Jest środa, 20 marca. Spróbuj wyobrazić sobie, że jesteś w klatce. Chcesz wyjść, ale nie za bardzo ci to wychodzi. Pragniesz wydostać się na wolność, ale nie bardzo możesz znaleźć sposób. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów, którzy mu uwierzyli: „Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Odpowiedzieli mu: „Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże ty możesz mówić: wolni będziecie?” Odpowiedział im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co ja widziałem u mego ojca, to głoszę. Wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca”. W odpowiedzi rzekli do niego: „Ojcem naszym jest Abraham”. Rzekł do nich Jezus: „Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego”. Rzekli do niego: „My nie urodziliśmy się z nierządu. Jednego mamy ojca, Boga”. Rzekł do nich Jezus: „Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On mnie posłał”. Bóg z miłości dał ci wolną wolę. Mając tę wolność, zawsze masz wybór. Życie przynosi nam różne doświadczenia. Jedne pomagają odkrywać naszą wolność, a inne ją ograniczają. Co najczęściej ogranicza twoją wolność? Thank you.
Chrześcijanie wierzą, że Jezus jest źródłem wolności człowieka. Bywa, że słowami to potwierdzamy, ale zaprzeczamy swoimi uczynkami. Zastanów się, co lub kto pomaga ci podejmować decyzje zgodne z twoim sumieniem. Jezus mówi do Żydów, że poznanie prawdy prowadzi do wolności. Odkrywanie prawdy to coraz głębsze poznawanie Jezusa i Jego nauczania. Trwanie w relacji z Jezusem, pielęgnowanie jej, prowadzi do poznania siebie. Co najbardziej cenisz w spotkaniach z Nim? Jakie uczucia pojawiają się w tobie w tych momentach? Jezus powiedział do Żydów, którzy mu uwierzyli: Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże ty możesz mówić: Wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co ja widziałem u mego ojca, to głoszę. Wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego. Rzekli do niego: My nie urodziliśmy się z nierządu. Jednego mamy ojca, Boga. Rzekł do nich Jezus: Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem
i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On mnie posłał. Porozmawiaj z Jezusem o swojej wolności oraz o tym, co ją ogranicza. Możesz Go poprosić o pomoc w wybieraniu dobra. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.